Cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i w kolejnym wyścigu w Forzie Horizon 2. Ponownie jesteśmy w naszej Toyocie GT86 i mam nadzieję, że tym razem wygramy ten wyścig na okrążeniach, ponieważ ostatnio dość ciężko mi idą te wyścigi. Nawet za ciężko, ale przygrywa nam dobra muzyka Jungle i Busy Earning. Dzięki Forzie Horizon poznałem ten zespół i się nie zawiodłem. Naprawdę kawał dobrej muzyki. Mogliście słyszeć muzykę tego zespołu właśnie podczas też showcase'u z odrzutowcami, moi drodzy. Tam była naprawdę dobra muzyka, tamta muzyka to nie pamiętam jak się nazywała, ale ona wyświetlała się podczas na początku tego showcase'u. Więc możecie obejrzeć sobie ten odcinek i wtedy zobaczyć. Kawał dobrej muzyki został tutaj zaimplementowany właśnie w Forzie Horizon 2. Te 6 stacji radiowych, czy nawet 7. Nie, chyba mamy 7 stacji radiowych. Dużo. Na pewno mamy mniej piosenek chyba w nich niż były w Forzie 1, ale to nie szkodzi na przeszkodzie, ponieważ każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli ktoś lubi muzykę klasyczną, Levante. Jeżeli ktoś lubi rocka, to wtedy ma Horizon XS. Jeżeli ktoś robi różne brzmienia, to są różne radia. Nie chcę mi się teraz wymieniać każdego z nich, ponieważ muszę się skupić i żeby znowu tego wyścigu nie przegrać, bo jestem na 5. pozycji. Ten mały wiem, że potrafi, ale czasami jest leniwy. Ten mały samochód. Oczywiście. A nie co innego. Nie wiem, co wam w ogóle chodzi po myślach z bereźnicy. Ale tak, ten mały samochód potrafi... Kurde, dlaczego wszyscy musieli ściąć ten zakręt? A ten mały samochód potrafi dużo rzeczy, dużo sztuczek. Zawsze sobie to wmawiam. Ale nie. To nie miało mieć takiego sensu w ogóle. To trochę tutaj za daleko wyjechałem. O, dawaj. Nie może mnie tamten gościu wyprzedzić. Na pewno nie. Nie dam się tak łatwo. Mam 3. pozycję, a może być pierwszy. Mam nadzieję, że na następnym okrążeniu już nie zetniecie tamtego... Come on, gościu. Nie wpychaj się. Ja tutaj jadę po zwycięstwo. Znaczy, jadę po zwycięstwo, tak. Żeby jeszcze mi się to udało, to byłbym naprawdę wdzięczny. A kurde, nie wchodź w poślizgi. Każdy poślizg to kosztuje mnie dobre dziesiąte sekundy. A to nie wróży mi dobrze, bo jestem w miarę daleko od nich, od tej pierwszej dwójki. O, dobra, trochę... Gościu, jak ty szybko jedziesz, no i jeszcze, żem dostał ten. O, to też jest świetna muzyka. Tylko dlaczego jestem na 5. pozycji? Kurze! To nie powinno tak być. Nie myślałem, że będzie aż tak ciężko. Kurde, kolejny zaskoczył ten zakręt. Tą szykanę. Nie, ja muszę być trzeci. Nie ma nawet takiej mowy, że będzie inaczej. Come on. Nie wchodź w poślizg, gościu. Kurde, ten samochód naprawdę chce driftować. 4. pozycja. O, nie wygram tego. Muszę zobaczyć później, ile będę miał punktów, bo aż mi się wierzyć nie chce, że gdybym miał to przegrać tak cudownym autem, bo ja tego nie chcę. Prawdopodobnie będę musiał powtórzyć ten wyścig, jeżeli mi nie wyjdzie. Dawaj, i tak go nie wyprzedzę za mało mocy. Za równe samochody, 12 punktów. Szybki luk na tabelę końcową. 8 punktów. Nie. Tutaj nie ma żadnej mowy, musimy to uruchomić ponownie. I spróbować jeszcze raz swoich sił w tym wyścigu, mam nadzieję tylko, że pójdzie lepiej. Trochę się okazuje, że w niektórych samochodach ten poziom trudności jest wygórowany. W niektórych bardzo łatwo można to osiągnąć, w niektórych już musimy się naprawdę postarać i trochę napracować. Zmień tą muzykę. Wiecie co? Z chęcią bym zmienił sobie na to Levante. Może muzyka klasyczna mi pomoże.
Może. Od razu poczułem takie uspokojenie. Ale uspokojenie jest dobre na skupienie. Czyż nie? Jestem na pewnej pozycji. Nie za dużo poprawiłem względem poprzedniego wyścigu. Nie wyprzedzaj mnie, gościu. Błagam cię. Dawaj, lepsza. Lepszy tor jazdy i udało nam się wyprzedzić jeszcze jednego gościa. Jestem w nich w miarę blisko, żeby teraz gdzieś tego nie zepsuć i byłoby naprawdę świetnie. O, jeszcze udało mi się tego wziąć. Świetnie. Powoli do przodu, trzecia pozycja. Muszę wyprzedzić tego Sacred Digga. Tamten gość naprawdę będzie mi utrudniał życie i to dosyć ostro. Bo on chyba jest pierwszy w tej kwalifikacji kierowców. Klasyfikacji. To jest klasyfikacja. Ale jestem jego bliżej teraz niż byłem poprzednio. Ciężko mi jest odszyfrować ten samochód, którym on jedzie. No i tutaj błąd. Mój błąd. Znowu najechałem na ten krawężnik. Mnie dużo kosztuje, ale tutaj jeszcze mniej więcej to kosztuje. Nie mogę sobie pozwolić na takie błędy. To był za duży błąd. Dobra, to zwalniamy w takim bądź razie i tutaj teraz gaz do dechy. Gościu ma naprawdę niezły czas. Ale może uda mi się go gdzieś tam złapać, gdzieś wyprzedzić. Nie popełnia żadnych błędów. Ale ja popełniłem. Za szybko, ja próbuję czasami za szybko, a muszę to wygrać, moi drodzy. Z tego bardzo jednego i prostego względu, że muszę gościa pokonać. Bo jak go nie pokonam, to wtedy mogę się pożegnać. No kurde, znowu! To mogę się pożegnać z wygraniem tego. O! Popełnił błąd po restarcie. To mi się przyda. A, dawaj. Chyba to się uda. Uff, jednak ten jeden restart się przydał więcej. To jedna powtórka. Chyba go jakoś musiało to wytrącić z równowagi. Dobrze, mnie to cieszy, przynajmniej to wygram. Przynajmniej mam taką nadzieję, że wygram. Dawaj, ale bronić już się jest na pewno znacznie łatwiej niż atakować. Ale chociaż tutaj takimi autami też nie jest łatwo. O właśnie, przez takie rzeczy musiałem tutaj hamować ostro. Ale on przez tą kolizję też został dosyć mocno potraktowany przez innych. Ostatni zakręt, ostatnia prosta, nie driftuj! Znaczy nie ślizgaj się. Dobra, jedziemy tą muzyką, nie wiem. Myślałem, że będzie coś ciekawszego. Niestety tamta muzyka była w miarę dość taka nudna, żmudna, wolę coś szybszego. 4 punkty przewagi, czyli on może dojechać. Nie, lepiej niech nie dojeżdża przed nami. Musimy wygrać ten kolejny wyścig i tego się trzymajmy. 10 tysięcy punktów doświadczenia, dobra. Nie będę komentował niku tego gracza. Nie, na pewno nie. Lubię ten projekt. Chyba jeden projekt, którego do tej pory nie polubiłem. Z tych wszystkich ściąganych. A tak to naprawdę. Community, dobra robota. Bardzo ładne malowania robicie. Naprawdę, bardzo ładne. Bardzo mi się podobają. Trochę wolno się zbiera ze startu, ale to nie jest jakiś chyba wielki problem. Ciekawy jestem, jakbym do tego samochodu dał napęd na 4 koła. Ale trochę szkoda mi kasy. Ale no to nie jest najważniejsze, tak, w tym momencie.
żeby jakoś się rozmyślać, czy co by było, gdybym włożył mu jednak napęd na 4 koła, co jednak może gdybym dał mu na 3 i zrobił z niego trójkołowiec. A może gdybym dołożył mu jeszcze dodatkowe 2 koła, to byłby wtedy jak wózek, nie, rowerek dla dzieci. A nie, chociaż te rowerki dla dzieci to mają 4 koła. 3 z tyłu, 1 z przodu. Nawet nie pytajcie się, o czym ja teraz mówiłem w tym momencie, ponieważ ja sam tego nie wiem. A jak nie wiem, o czym mówię, to wiedzcie, że źle się dzieje. Ale tak czasami bywa. O, rany. Wow! Ściana. A czy dokładnie to tutaj jeziorko. Takie jeziorko znikąd. No i dosyć duże to jeziorko. No ale dobrze, moi drodzy, jedziemy. Widzę, że już na wyścig Street Race, czyli na wyścig uliczny. Tak, dokładnie Fatoria Street Race. I tak oto będziemy robić ten wyścig. Jakoś do Street Race, jeszcze w nocy. Jakoś do Street Race'ów mam dobre przeczucie, że zawsze udaje mi się je wygrywać. Więc mam taką nadzieję, że i będzie i tym razem, tak? Dobra, mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Z tej okazji pokażę wam, jak to auto wygląda z środkowej kamery. Bo nie wiem, czy wam to pokazywałem, czy nie. Mogłem zapomnieć, więc taka mała uwaga. Nie za dużo pewnie zobaczycie, jak ono wygląda, wnętrze, ale zobaczycie chociaż te, chociaż zegary, jak ładnie się prezentują. Nie zawsze te w nocy zegary po prostu hipnotyzowały, jak one tak świecą, mrugają, pięknie wyglądają. Niesamowite uczucie. Bardzo lubiłem po nocy jeździć, chociaż jest to naprawdę, naprawdę ciężkie przeżycie. Ale fajne doświadczenie. No kurde, wszyscy mnie na tym zakręcie wyprzedzili przez to, że tam ten gościu tak nie zachował się zbyt dobrze. Mam nadzieję, że tylko uda mi się jeszcze gdzieś ich dopaść. Gdyby mi się nie udało, to by było źle. Dobra, powoli, powoli do przodu. O, tutaj musieli zwolnić, bo tamten im wyjechał. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Dobrze, już was tutaj gonię. Tutaj hamować, 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 hamować. I jechać, jechać. A kurde, spadaj. Spadaj, to było moje miejsce. Nie jest może jakoś ultra dobrze, ale wydaje mi się, że jest w miarę dobrze. Dobra, wjeżdżamy sobie na offroad. Come on. What the hell? Za dużo offroadu, za mało drogi. Uprawiam w tym momencie. Wow! Tak nie wiedziałem, co zrobić, czy jednak ominąć ten. Ale mogę je sobie spokojnie ominąć z tego bardzo prostego powodu, że checkpoint jest prawie że idealnie tutaj po prostej. Tam jest niby taka szykanka. Ale możemy sobie tutaj zrobić ten checkpoint szerzej, tak naprawdę z niego wylatując. To jest chyba najlepsze rozwiązanie tam. Polecam na multiplayer. A gdybyśmy tam się zatrzymywali i jeszcze na tą szykanę próbowali nacelować, to by nigdy to nie wyszło. A tak, możemy sobie spokojnie to zrobić, wygrywając wyścig kolejny. No i moje złe marzenie się nie spełniły. Rynek przegrywam albo dochodzi do jakiegoś remisu. Wygrywamy wyścig. Wow. Tak. Odnotowywuj to jako kolejne zwycięstwo, ponieważ nie mogę się powstrzymać. Ten Secret Dig. Bardzo dobrze sobie poradził. Kolejne mistrzostwa za nami. Tym razem Castoletto Truck Toys. Zostajemy mistrzami. A to były już nasze chyba 7 zawody. Tak? Zostało jeszcze 8 mistrzostw do finału Horizon. Więc
Jeszcze trochę tego jest, ale nie za dużo. Będziemy już niedługo prawie, że na półmetku tych naszych całych zawodów. No i wtedy tak naprawdę się wszystko, no może nie rozwije, ale no... Będę musiał coś innego wymyśleć, ponieważ trochę zaczyna mi się zawężać lista samochodów, które chciałbym wam pokazać, ponieważ... Może wiecie, może nie, ja jestem... Na tym kończymy dzisiejsze wyścigi w Castelletto. Zbierzcie się przy centrali, gdy będziecie gotowi, żeby ruszać dalej, a wtedy udamy się w kolejne miejsce. Może wiecie, może nie, ja jestem wielkim fanem samochodów tych, które są teraz, tak, czyli te modern cars. Tak jak widzieliście, Mustang z 2015 roku, tak samo jak widzicie teraz, Toyota GT86, to chyba najlepsze przykłady, że uwielbiam te nowe auta. Niestety samochodów retro nie za bardzo lubię, ale może też wam kilka pokażę, zobaczymy. Natomiast ja się z wami już dzisiaj żegnam, do zobaczenia, do kolejnych odcinków z Forzy. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!